Szanowni Państwo, zapraszam bardzo serdecznie na film, w którym pokażę, jak wykonać potęgowanie rekurencyjne. Zaprezentuj działanie funkcji rekurencyjnej potęga A i potęga w parametry A oraz N, której argumentami są liczba A oraz liczba N, a wynikiem obliczona n-ta potęga liczby A. I tutaj na samym dole mamy podany wzór rekurencyjny. To znaczy mamy zdefiniowane 1, czyli wartość wynosi 1 dla n równającego się 0 oraz an minus 1 razy a dla n większego od 0. I tutaj oczywiście pamiętamy, że n jest liczbą naturalną. I teraz spróbujemy sobie wykonać ten wzór na takich parametrach. Wpisujemy sobie tutaj potęga. No i bierzemy sobie, że naszą podstawą jest 2, a potęgą będzie 4, czyli tak naprawdę chcemy policzyć 2 do czwartej. I pokażemy, jak będzie tutaj myślał komputer, jak będzie to w programowaniu. Czyli jeżeli mamy 2 do czwartej, no to wpisujemy sobie następującą rzecz. Wpisujemy sobie tak, oblicz, czyli wpisujemy sobie oblicz. No i teraz na początku 2 do czwartej będziemy chcieli obliczyć jako. I teraz tak, widzimy, że n jest większa od zera. Jeżeli n jest większa od zera, możemy to policzyć jako. I teraz korzystamy z tego, co Państwu pokazuję tutaj myszką. Czyli jest to 2 do trzeciej razy 2. No ale my oczywiście nie znamy 2 do trzeciej, więc musimy to liczyć dalej. Czyli wpisujemy sobie 2 do trzeciej równa się. No i my oczywiście nie znamy 2 do... I teraz tak, 2 do trzeciej rozbijamy na 2 do kwadratu razy 2. No i teraz czy znamy 2 do kwadratu? No nie znamy. Kwadratu trzeba obliczyć jako 2 do pierwszej razy 2. No ale nie mamy zdefiniowane 2 do pierwszej, czyli musimy robić dalej. Czyli mamy 2 do pierwszej równa się i tu mamy 2 do zerowej razy 2. No i teraz, szanowni Państwo, czy wiemy, ile to jest 2 do zerowej? 2 do zerowej, no to widzimy, że dla n równającego się 0, bo tutaj zmienia się cały czas n, już mamy określone, bo widzimy, że to n jest coraz mniej. Czyli my tak naprawdę możemy już to obliczyć, czyli cały czas próbowaliśmy obliczyć coś takiego i doszliśmy do tego początku bazowego. No i teraz możemy sobie zmienić kolor, czyli możemy sobie napisać, wiemy, że 2 do zerowej równa się 1, zatem 2 do pierwszej wynosi 2. No bo to jest po prostu 1 razy 2. Tutaj możemy wpisać 1 razy 2. No i teraz dalej. Skoro wiemy, że 2 do pierwszej wynosi 2, to możemy wykonać tutaj, czyli zatem 2 do drugiej to jest 2 razy 2, czyli 4. No i teraz dalej. Teraz będziemy próbowali policzyć 2 do potęgi drugiej, czyli 2 do drugiej, czyli wiemy, że 2 do drugiej to 4, zatem 2 do potęgi trzeciej, no to patrzymy, ile to jest. 2 do kwadratu to jest 4 i razy 2, czyli 8. No i teraz próbujemy dalej, czyli 2 do trzeciej równa się 8, zatem 2 do czwartej to jest 8 razy 2, czyli tutaj mamy 16. Czyli tak działa nasza rekurencja, czyli żeby zrozumieć rekurencję, trzeba po prostu z tego elementu, który jest, można powiedzieć, dużą potęgą, bo n jest czwórką, tak po prostu działać, żeby dojść do tego, można powiedzieć, elementu początkowego, tego przypadku początkowego, przypadku bazowego. Bo widzimy, że tutaj n cały czas się zmniejsza i to jest ten najważniejszy krok, czyli tutaj po prostu do tego momentu musimy dojść, żeby później policzyć te wszystkie wartości. Także jeżeli chodzi o ten film, to by było na tyle. Dziękuję za Państwa uwagę i życzę miłego programowania.